Jeden strażak spod Krakowa, chłopak dzielny niesłychanie, swoim synoczkom dał słowo, że legendą wnet zostanie. Więc rozmyślał nasz bohater i choć miał pomysłów wiele, to decyzję podjął szybko. Zgładził smoka pod Wawelem. I policzył też na prędce, ile wyniesie rachunek za zakupy, za dostawę i niezbędny ekwipunek. Kupę kasy kosztowały miecze, zbroja oraz tarcze, ale by legendą zostać, trzeba płacić już na starcie. Już gotowy był do walki i minęła szybko droga. Jeszcze raz poprawił zbroję i z odwagą uszedł na wroga. A gdy dotarł pod sam Wawel, po zdumieniu gawiedzi, wtedy dostrzegł zadziwiony, że ktoś inny go uprzedzi. Nie zniechęcił się bohater i nie zdjęła serca trwoga. Postanowił zamiast smoka zgładzić krakowskiego smoga. Zawiał się bohater i wywijał wielkim mieczem, ale smoga nie ubyła. Ciągle walczył jak z powietrzem. Przysiadł mocno zadumany i na Google sprawdził w necie. Aby zwalczyć smoga, trzeba w OZE inwestować w życie. Kupił zatem pompę ciepła. Nią ogrzewa cały domek, bez na wszystko nie zarobi, choć rycerski strażak Tomek. I w domowym swym zaciszu walczy ze smogiem jak dzieci. Żyje eko. Do szczęścia brak mu fotowoltaiki. I tak kończy się historia o dzielnym strażaku domku, który walczy o powietrze w swoim własnym ciepłym domku. A jak syn chce mieć w bajce tej rodzinnej stronnic wiele, niech wspomoże bohatera i na domek da panele.